Halo, pani Leno? Muszę odwołać nasz dzisiejszy casting. Stało się coś okropnego, przepraszam. Rozumiem, ale myślałam, że znajdzie dla mnie pan choć odrobinkę cennego swojego czasu. Pewnie stało się coś przeokropnego, skoro nie przyjdzie pan tutaj do mnie na bulwar. Nie zobaczy mnie pan na żywo, a tak pięknie wyglądam. Nadaję się świetnie do roli. Nie mogę zdradzić szczegółów. Niewymownie mi przykro. To są sprawy prywatne. Choćbym chciał o nich opowiedzieć pani teraz, to nie mogę absolutnie. Nie, nie. Szkoda, a ja tak tu szłam sobie na nóżkach. Wędrowałam nimi, czekałam na pana. Bardzo się spociłam. Ufałam, miałam wręcz pewność, że casting dzisiaj odbędzie się. Ojej, pani Lenko, przychodzą często w życiu nieoczekiwane i smutne zdarzenia. To jest życie. Dzisiaj castingu nie będzie, przepraszam, ale innym razem, okej? Nie mogę się doczekać spotkania. Czy wyraża pani zgodę na przełożenie castingu? Spotkamy się innym razem, droga siostrzyczko. Z zamieszczonych zdjęć profilowych na portalu społecznościowym pięknie wynika, że się nadaje pani wyśmienicie do roli w scenariuszu. Teraz pragnę wyższego honorarium, uwzględniającego moją stratę czasową. Czekałam, a pana nie ma na bulwarze. Och, zarówno czas pana, jak i każdego człowieka jest troszkę cenny. Oczekuję nagrody za poniesiony uszczerbek. Bardzo proszę, bardzo proszę. Ja wiem, zapłacę pani więc za rolę w filmie krótkometrażowym 200 zł, dobrze? Zgoda? Czy taka stawka jest dla pani wystarczająco satysfakcjonująca? Zastanowię się i do wieczora dam panu odpowiedź. Nie powinien pan zasypiać do około północy. Niespodziewanie przyjdzie do pana ciekawa wiadomość, mówiąca prawdę. To okrucieństwo. Kazać mi tyle czekać. Ojej, jaka przedsiębiorcza.